To jest mój dzienny zbiór ogórków w beczce. Zobaczcie, 450, 460 gramów. I czy to wystarcza? No oczywiście, że to wystarcza, bo jak, o, ja zbieram młode ogóreczki, tam nie pozwalam im rosnąć w nieskończoność i coś takiego mam, specjalnie położyłam na wagę. I czy się da, czy się nie da? Ci, którzy mówią, my nie mamy ziemi, my nie mamy możliwości, to jest bzdura. To po prostu trzeba lubić i trzeba to robić, jeżeli się lubi i nie narzekać, bo ja wam powiem, nie wiem, czy ja już tutaj mówiłam o tym publicznie, mój tata jest z wykształcenia prawnikiem, natomiast on kocha ziemię i kocha działkę i kiedy mieszkaliśmy w mieście, znaczy tata mieszka w mieście cały czas, chociaż ma taki domek pod miastem, rodzice mają, to tata z 300 metrów kwadratowych wynosił ogromne po prostu ilości ziemi i dookoła nikt, mając te działki takie spożywcze, znaczy spożywcze takie ogródki działkowe, nikt nie uprawiał, bo ludzie mówili, że jest tak słaba ziemia, że się nie opłaca, a tata nosił skorupki, wszystko i na te codziennie coś nosił i sprawił, że ta ziemia stała się żyzna i po latach zaczęła wydawać niewiarygodne plony, że my jako cała rodzina czteroosobowa korzystaliśmy z tego i co, jeszcze rozdawaliśmy ciociom, sąsiadkom, zaprzyjaźnionym osobom, bo tego było tyle, że nie szło przejeść, nawet zaprawiając, bo my kochaliśmy zaprawy, tata kocha robić zaprawy do dziś i pomimo wszystko nie dało się, bo było tego tak dużo, to zobaczcie, ja mam jedną beczkę, około 200 ml i z tej beczki mam codziennie 460 gramów ogórków. Tam, no to słuchajcie, czy to jest... bo nie zdecydowałam się na takie grządki, bo tutaj kozom oddałam duży areał, a sobie wzięłam 500 metrów i tak na tych 500 metrach mam dwa, właściwie trzy ogrody, trochę kwiatów, trochę warzyw, dynie, pomidory, ogórki i jeszcze kurki z tyłu trzymam. Także na pewno się da, nawet jak mówicie niektórzy z was, a my mamy balkony u nas, nie? Są tacy, którzy mają balkony ogromne, to tam jak ja widzę nieraz, to są możliwości przeogromne na takich dużych balkonach 20-30 metrowych. Także żyjcie.